Cześć, witam Was bardzo serdecznie i dziś nagrywam dla Was ulubieńców lutego, ale zanim przejdę do kosmetyków, to chciałabym Wam bardzo, 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 bardzo podziękować za 10 tysięcy subskrypcji na moim kanale. Wow! Jestem pod ogromnym wrażeniem, jestem w szoku właściwie, że to tak szybko poszło. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że będę tworzyć, znowu mówię to samo co miesiąc temu, ale mam nadzieję, naprawdę mam nadzieję, że będę dla Was tworzyć coraz lepsze produkcje i że będziecie zadowolone. Także bardzo, bardzo, bardzo dziękuję i zachęcam do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I przechodzimy już teraz do kosmetyków, które dla Was dzisiaj przygotowałam. I są to kosmetyki, w większości, z którymi jeszcze nigdy wcześniej nie miałam żadnej styczności i właśnie w lutym je odkryłam, także myślę, że ciekawy filmik i dla mnie, i dla Was. I przejdę do mojego pierwszego ulubieńca, jakim są moje nowe włosy. I jak zauważyliście jakieś 3 filmy temu, zmieniłam totalnie fryzurę. W sumie nie trudno było to zauważyć, bo faktycznie zmiana jest całkiem duża. I jeżeli poszukujecie naprawdę dobrego fryzjera, bo ja chyba spotkałam fryzjera mojego życia, właściwie fryzjerkę mojego życia, i jest to Agata ze studia AM Studio Urody. I ten salon mieści się przy ulicy Powstańców Śląskich 87. Więc jeżeli jesteście z Warszawy i poszukujecie świetnego specjalisty, to Agata jest naprawdę rewelacyjna. Zresztą widać to po moich włosach przy tak masakrycznie inwazyjnym rozjaśnianiu, jakie miało miejsce na mojej głowie. Moje włosy są w bardzo dobrej kondycji. Agata rozjaśniała mi je rozjaśniaczem z dodatkiem Olaplexu, więc to też zrobiło dużą różnicę, bo ja już znam się na rozjaśnianiu tyle o ile, ponieważ już niejednokrotnie rozjaśniałam sama włosy, też już wcześniej inna fryzjerka kiedyś też mi rozjaśniała włosy i wiem, jak bardzo inwazyjny jest to zabieg i jak można sobie z łatwością spalić włosy. A tak jak widzicie, moje włosy są w bardzo dobrej kondycji, jak na tak inwazyjne rozjaśnianie. Ja jeszcze w marcu pójdę do Agaty raz, żeby rozjaśniła mi je do takiego naprawdę jasnego, popielatego blondu. I później już odrosty będę robić sobie sama, bo tak jak już wspomniałam, ja mam już pewne doświadczenie w rozjaśnianiu, więc myślę, że nie będę miała z tym problemu. Także jeżeli szukacie dobrej fryzjerki, to bardzo serdecznie Wam polecam. I teraz przejdę do tego, czego używam do moich włosów, żeby przede wszystkim nie przebijały żadne żółte tony. Znaczy, właściwie wiecie, ja mam teraz sporo żółtych tonów na włosach, no bo nie rozjaśniłyśmy tych włosów do bieli, więc te żółte tony tutaj są. Ale żeby je troszeczkę stonować, używam obecnie, oczywiście Agata nałożyła również farbę tonującą, ale teraz, żeby podtrzymać efekt, nakładam przy każdym myciu. Właściwie nie, teraz już nie przy każdym myciu. Co drugie mycie używam szamponu z Bedhead Stigi i jest to Damp Blonde. To jest szampon fioletowy, mam jeszcze jedną, inną wersję z szamponu Stigi fioletowego, ale w tym miesiącu używam tego i naprawdę jestem zadowolona. Nakładam go najpierw na grzywkę i zostawiam na jakieś 5-6 minut, bo grzywka jest najbardziej żółta w porównaniu z resztą moich włosów. A na resztę włosów nakładam ten oto szampon na jakieś 2 minutki. Za jednym zamachem mam umyte włosy i stonowane żółte tony. Kolejnymi produktami do pielęgnacji włosów są produkty również Stigi. W ogóle bardzo lubię tę firmę. I jest to Bedhead, ta wersja czerwona do bardzo zniszczonych włosów. Ja mam tutaj szampon i odżywkę. I zobaczcie, to są takie ogromne pojemności. Ja za to dałam chyba 60 czy 70 zł. No to są gigantyczne butle, więc opłaca się to, słuchajcie, nawet bardziej niż jakieś drogeryjne szampony. Tym bardziej, że te produkty są też bardziej skoncentrowane niż te drogeryjne szampony czy odżywki. Także ja Wam bardzo serdecznie polecam i teraz głównie przez to, że używam fioletowego szamponu, to używam tylko tej odżywki, ale właśnie co drugie mycie też stosuję, co drugie, co trzecie mycie stosuję również ten szampon i bardzo dobrze mi się te produkty sprawdzają, fajnie nawilżają włosy, na pewno mają tutaj jakieś silikony, wiecie, ja się na składach kiedyś trochę znałam, ale już o wszystkim zapomniałam, ale generalnie silikony dobrze wpływają na moje włosy, ja się nie boję silikonów we włosach, ja wręcz potrzebuję silikonów, żeby włos był gładki, więc jeżeli macie zniszczone włosy, to ja serdecznie Wam polecam właśnie ten zestaw i ja myję włosy codziennie. Czasami uda mi się przetrzymać włosy przez na przykład 2 dni, ale myję właściwie codziennie, więc te włosy są jeszcze bardziej narażone na jakieś przesuszanie przez to, że codziennie je myję, codziennie je suszę. Staram się ich nie prostować, ale czasami, wiecie, jakiś kosmyk trzeba podprostować. I przy takim codziennym stosowaniu te produkty bardzo dobrze się sprawdzają, nie przesuszają moich włosów. Również ten szampon fioletowy nie zauważyłam, żeby przesuszał włosy, więc to zdecydowanie na plus, bo kiedyś używałam, kiedy już byłam kiedyś, dawno temu, blondynką.
no może nie tak dawno temu, jakieś 2 lata temu, byłam blondynką i używałam szamponu fioletowego z Joanny i tamten masakrycznie przysuszał włosy i nie chcę do niego nawet wracać i o nim myśleć. No ale wracając do tych produktów w czerwonych opakowaniach, naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczona i na pewno będę do nich wracać. I oczywiście, jeżeli skończą mi się te 2 duże butle, no to kupię sobie coś innego, bo też nie chcę, żeby moje włosy się jakoś bardzo do tego przyzwyczaiły, a moje włosy mają tendencję do przyzwyczajania się, więc pewnie też coś kupię i pewnie też coś z TG, także będę dawać Wam znać na bieżąco. Jeszcze z pielęgnacji, tym razem nie włosów, tylko skóry pod oczami, mogę Wam polecić krem pod oczy z firmy Dr. G. I ja używam go od jakichś 2 tygodni, 1,5 tygodnia. Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem, jak on pięknie nawilża skórę pod oczami. I to jest Real Lifting Eye Cream. I mamy go tutaj aż 25 ml. Także no jest ogromny i naprawdę bardzo wydajny, bo wystarcza naprawdę minimalna ilość, żeby nałożyć go pod oczy. I ja go nakładam i na noc, i na dzień. Na noc nakładam troszeczkę grubszą warstwę i przepięknie nawilża skórę pod oczami. Ten krem jest naprawdę, ten krem to życie. Więc jeżeli macie cienką skórę pod oczami, która się przesusza, to naprawdę spróbujcie tego kremu. Może u Was też tak dobrze się sprawdzi. I teraz przejdziemy do mojej ulubionej części, czyli do kolorówki. I ja często, kiedy oglądam kanały innych dziewczyn, to kiedy na początku pokazują pielęgnację, to zawsze robię fru i przeskakuję do kolorówki. Pielęgnację oglądam właśnie na koniec. I mam kilka fajnych perełek, które odkryłam w tym miesiącu. I może zacznę od takiej recenzji zbiorowej produktów z The Balm, ponieważ ja wcześniej miałam styczność chyba tylko z Mary Luminizer i nie miałam żadnych innych kosmetyków z tej firmy. A w tym miesiącu miałam okazję przetestować kilka produktów, 2 palety cieni i kilka produktów do twarzy. I przede wszystkim, co skradło moje serce, to paleta Meet Matrimony. Jest to paleta pięknych, matowych cieni, idealna moim zdaniem na śluby. Pięknie można zbudować tymi kolorami powiekę, zrobić takie wstępne cieniowanie. Oczywiście ta paleta nie skazuje nas od razu na matowy makijaż, bo to jest idealna baza do stworzenia po prostu konturowania, cieniowania oka i później możemy sobie dokładać do tego jakieś kolorowe elementy, błyszczące elementy, ale jeżeli potrzebujecie takiej podstawowej palety, gdzie macie dobrej jakości czarny cień, bo ten cień czarny jest świetny, lub na przykład poszukujecie dobrze napigmentowanego beżowego cienia, lub jeżeli podobają Wam się wszystkie te cienie i będziecie z nich korzystać właśnie do budowania załamania powieki, to naprawdę Wam bardzo serdecznie polecam. Oczywiście tą paletą można zrobić w pełni matowy makijaż i on też pięknie będzie wyglądał. Ja już też kilka razy w taki sposób użyłam tej palety do pełnego makijażu oka. Także naprawdę bardzo polecam. I kolejne 3 rzeczy, tym razem do twarzy, które skradły moje serce, to przede wszystkim Bahama Mama, której używam teraz nałogowo. Jest to bardzo piękny odcień, chłodny odcień brązu z takim oliwkowym tonem. Właśnie nie ma tutaj żadnych fioletowych tonów, więc ten bronzer nie wygląda przynajmniej u mnie jak brud, tylko faktycznie wygląda jak ładnie podkreślony kontur. Także ja Wam bardzo serdecznie polecam. Jak widzicie, ja jestem biała jak kartka, a mimo wszystko on mi się bardzo dobrze sprawdza. Oczywiście nie można z nim przesadzać, bo przy jasnych karnacjach faktycznie, jeżeli nawalimy zbyt dużo chłodnego bronzera, to może on wyglądać źle. No ale umiar, umiar, umiar i naprawdę da się z nim bardzo sympatycznie współpracować. Kolejnym produktem jest róż Down Boy, również z The Balm, który uwielbiam. On jest wspaniałym różem, jeżeli chodzi o takie dzienne potrzeby. Bardzo pięknie podkreśla policzki. Można oczywiście zrobić z siebie ruską lalę, jeżeli się za dużo go nałoży, ale jeżeli właśnie mamy taką lekką rękę, to wygląda pięknie, świeżo. Cera wygląda na taką odświeżoną. No i po prostu piękny jest ten róż, więcej nie ma co gadać. Jest matowy, on ma jakieś takie minimalne drobinki, ale to sprawia, że jest taki bardziej satynowy i te drobinki właściwie się wytrącają w trakcie nakładania, więc ja bym powiedziała, że on jest bardziej po tej matowej stronie, ale mimo wszystko, no, cudowny. W tym miesiącu również zmieniłam troszeczkę rutynę, jeśli chodzi o brwi. Przez to, że mam jaśniejsze włosy, to zaczęłam używać jaśniejszej pomady i moją ulubioną teraz jest pomada z Milani w odcieniu Natural Taupe.
I zdradziłam swoje pomady z Inglota, szczególnie 12, właśnie z tą pomadą, ponieważ ta pomada nie jest ani za ciepła, ani za chłodna, a przy Inglocie miałam wrażenie, że ta 12 jest jednak już za bardzo szaro-oliwkowa i ona wypadała dosyć szaro na brwiach. Oczywiście prawdopodobnie kiedyś do tego Inglota znowu wrócę, ponieważ z racji tego, że mam ochotę rozjaśnić jeszcze włosy do jaśniejszego blondu i on będzie taki jasny, bardzo jasny, popielaty, no to prawdopodobnie ta druga pomada z Inglota, czyli 12, lepiej mi się sprawdzi wtedy, ale w tym miesiącu naprawdę cudowna pomada, bardzo serdecznie polecam, bardzo trwała, jakości podobnej do Inglota, a z Inglotem wygrywa właśnie przez kolor. W tym miesiącu również bardzo polubiłam się z podkładem Estée Lauder Double Wear Light, dzisiaj też go mam na sobie. Ja mam odcień 0.5, połówkę i zawsze go muszę mieszać jednak z mikserem z NYX, ponieważ on ma piękny, ciepły odcień, właśnie taki żółtawy, jednak jest dla mnie za ciemny, więc ja muszę go troszeczkę rozjaśnić, żeby na mojej twarzy wyglądał dobrze, ale mi to nie przeszkadza, od kiedy mam właśnie ten mikser z NYX, no to mogę rozjaśnić nawet bardzo ciemny podkład i w ogóle nie mam z tym problemu i bardzo Wam go polecam, ponieważ to jest właśnie lżejsza wersja Estée Lauder Double Wear, tego zwykłego i na pewno lepiej się sprawdzi przy cerach suchych, ponieważ nie przesusza tak bardzo twarzy. On też nie ma aż tak dobrego krycia, o tym musicie pamiętać, więc jeżeli macie jakieś duże problemy z cerą, no to może Wam tego nie przykryć i może się przydać warstwa, po prostu dodatkowa warstwa korektora, ale bardzo pięknie wygląda na twarzy, u mnie przynajmniej długo się utrzymuje, troszeczkę szybciej się wyświeca niż zwykła wersja Estée Lauder Double Wear, ale nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, ponieważ ja lubię, wiecie, może nie lubię się jakoś bardzo świecić, ale lubię, kiedy ta cera nie jest taka jak pergamin, sucha, tylko kiedy już złapię troszeczkę tej wilgoci, kiedy to sebum troszeczkę się zbuduje. Poza tym myślę, że na pewno z większym powodzeniem można go stosować na co dzień, bo ma lżejszą konsystencję, myślę, że nie powinien zapychać. I dajcie znać, czy miałyście ten podkład, bo ja naprawdę jestem pozytywnie zaskoczona. W tym miesiącu mam również zupełnie nową dla mnie maskarę, czyli Volume Million Lashes z Feline. Ja generalnie bardzo lubię te maskary z L'Oreala, bardzo często ich używam, one się dobrze u mnie utrzymują, nie osypują się. Już miałam w swoim życiu różne maskary, droższe również i na przykład Better Than Sex z Too Faced. Bardzo lubiłam, ale on mi się strasznie osypywał, zresztą nie tylko u mnie, bo już oglądałam kilka filmów na jego temat i widziałam, że dziewczyny również narzekają na to, że się odbija i osypuje, a ten jest tańszy o połowę, co najmniej, na pewno można go w internecie dostać jeszcze taniej niż w drogerii, a jest bardzo długotrwały, na moich rzęsach utrzymuje się bardzo długo, nawet mam problem ze zmyciem go, bo zmywam go bardzo często tym różowym garnierem, który mnie ostatnio generalnie zawodzi, bo ten płyn micelarny właśnie ma problem ze zmyciem na przykład maskary i przy tym tuszu już ma w ogóle totalnie problem i nie mogę sobie z tym poradzić, wtedy muszę używać dwufazowego płynu do makijażu oczu. Wracając do tuszu, bardzo podoba mi się to, że się nie osypuje, nie odbija mi się na górnej powiece, bo jak widzicie, ja mam głęboko osadzone oczy i bardzo często moje rzęsy, mimo że nie są jakieś spektakularnie długie, odbijały mi się po prostu na górnej powiece, szczególnie tutaj w miejscu załamania. Także serdecznie polecam, spróbujcie. I przedostatnia rzecz, jaką chcę Wam pokazać, to puder z Model's Own. Jest to puder sypki w odcieniu Translucent 01 i moim zdaniem jest on troszeczkę niedoceniany, ponieważ daje piękne wykończenie, takie satynowe wykończenie. Nie jest bardzo matujący, on bardziej ma za zadanie utrwalić makijaż i cera może wymagać dodatkowego przypudrowania po kilku godzinach, ale ja szczególnie go lubię w momencie, kiedy zmieszam go z pudrem sypkim z Kryolan Dermacolor, z którym jeśli się przesadzi, to można sobie zrobić niezłą maskę na twarzy, więc mieszanka tych dwóch pudrów sprawia, że mam dobrze utrwalony makijaż, a dodatkowo mam piękne satynowe wykończenie, także bardzo Wam serdecznie go polecam i właśnie wypróbujcie tej mieszanki tych dwóch pudrów. I ostatnia rzecz, o której chciałabym Wam wspomnieć, o której już miałam wspomnieć miesiąc temu, ale totalnie zapomniałam, to rzęsy ze Sminko. Sminko to jest sklep internetowy Marty Zmalowanej i Madzi Wołosewicz. Jest to sklep z rzęsami i różnymi innymi bajerami. I ja szczególnie jestem zakochana w ich rzęsach, ponieważ no, są przepiękne, można je nosić naprawdę przez bardzo długi czas, kilkukrotnie i one się tak szybko nie niszczą. I ja prawdopodobnie mam
chyba wszystkie albo prawie wszystkie te najbardziej dramatyczne modele. Oczywiście Marta i Madzia mają w swojej ofercie takie już bardziej codzienne rzęsy, które można z powodzeniem nosić również na co dzień do pracy na przykład. Także bardzo serdecznie zachęcam Was do sprawdzenia ich oferty, bo rzęsy są świetnej jakości i naprawdę nie powiem Wam tego tylko ja, ale potwierdzą to również inni wizażyści. O czym jeszcze muszę wspomnieć, to, że są to rzęsy na grubszych paskach, na takich widocznych dosyć paskach, ale można się do tego przyzwyczaić. Nie są to wprawdzie może aż tak komfortowe rzęsy jak rzęsy z Ardell, te na cieniutkich, przeźroczystych paskach, ale da się do nich przyzwyczaić i naprawdę można je z powodzeniem nosić nawet cały dzień i oko się nie męczy. Zresztą, tak jak widzicie, dzisiaj mam na sobie model Queen, czyli jeden z tych nowszych modeli, które weszły niedawno. I jest to dosyć właśnie dramatyczny model, ale ja spokojnie, jeśli miałabym taką potrzebę, to mogłabym w tych rzęsach i w tym makijażu chodzić przez cały dzień, od rana do wieczora, czy przez całą noc i oczy by mi się nie zmęczyły. I okej, nie są to może najtańsze rzęsy na rynku, ale też musicie pamiętać o tym, że jakość musi kosztować, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli będziecie obserwować Sminko na ich portalach społecznościowych, to bardzo często ogłaszają różne promocje, dają jakieś różne kody rabatowe, więc można te rzęsy dorwać nawet o 25% taniej. Także serdecznie Wam polecam, jeżeli zastanawiacie się i macie do wydania kilka złotych i zastanawiacie się właśnie na jakie rzęsy, to ja polecam właśnie sminko.pl. Także to by było wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Wam się dzisiejszy makijaż, to zostawcie kciuki w górę. To będzie dla mnie sygnał, że mam montować materiał właśnie z tym makijażem i wstawić go jako następny film. Dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. Do zobaczenia już niedługo. Pa, pa!